Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, widzowie. Kolejny odcinek z gry Gothic 2, oczywiście Kroniki Myrtany, oczywiście Archolos. Słuchajcie, kontynuujemy sobie misję od poprzedniego odcinka. W ogóle widziałem, że na samym początku trochę pogadamy, bo widziałem, że kilka osób napisało: ty, w ogóle tam co się znajduje? O, ja chciałbym się udać tam, tam jest jakiś cmentarz. Chętnie się tam przejdę. Widziałem, że. Ej, w ogóle jakie to wielkie, bo tam jest wejście do tego, gdzie pokazuję głową. Już to tu, cyk, 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 cyk. Kurde, mega duże. Myślałem, że aż to tak duże nie jest. Tam jakieś kurcze potwory. Myślę, że tamto miejsce zwiedzimy, słuchajcie, ale to nie o tym miałem porozmawiać. To, o czym miałem porozmawiać, to fakt, że wiele osób zebrało się na odcinku Grosz do Grosza i napisało, jak wykonać tą misję. Chyba, tak? Grosz do grosza zaginął jakiś tydzień temu. Tak. I tam napisali, co trzeba zrobić, by mieć jakąś opcję dialogową, bla bla bla, i jak wykonać tą misję. Więc postaramy się też może dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, dokończyć tą misję, która według mnie przynajmniej wielu też osób została zbugowana. Natomiast chyba istnieje pewien trik, który odbuguje nam tą misję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to taka, że zostaw lajka, widzę. A trzecia sprawa to taka, że jestem zamulony, więc dzisiejszy odcinek, tak samo jak poprzednim, może być taki delikatnie, wiecie. Wszystko mnie napierdala, ja chcę tu sobie pograć w Gothica i mieć wyjebane. I czwarta sprawa to jest taka, że kontynuujemy sobie misję. Misja chyba nazywa się Nadchodzący Szturm. Nowicjusz zaprowadził mnie do wieży, poinformował mnie, że znajdę w niej wszystkie swoje rzeczy, gdy już będę gotowy, mam się do niego zgłosić. I idziemy, słuchajcie, do tutaj przedstawicieli rady razem z naszym ziomem, który został obudzony, i kontynuujemy sobie tą misję fabularną. A teraz posłuchaj. To potężni magowie i mędrcy. Większość z nich studiowała starożytne księgi jeszcze zanim twoi rodzice się poznali. Odzywaj się jedynie zapytane i okazuj magom należyty szacunek. Dobrze, szybko się uczysz. Jeszcze jedno. Magowie wody czasami mogą wydawać się odrobinę nieczuli. Żyją w nieustannym poszukiwaniu równowagi i sprawiedliwości, a to sprawia, że czasami nie postrzegają świata tak jak reszta z nas. Nie zraź się, gdyby nie zareagowali na twoje słowa zgodnie z oczekiwaniami. No dobra, więc zaczynamy tym wstępem Wreszcie fabularnym. przybyłeś, Keselu. Co tu się Czym zdarzy? zakończyły się twoje Nie wiem. poszukiwania? Czy jakikolwiek członek Czy waszego znajdziemy coś kręgu tu uszedł ciekawego? z Nie życiem? wiem. Wiem, że jest to ostatni rozdział chyba w Niestety gierce, tak na tak. 99%. Zostałem jedynie ja. Ale wydaje mi się, że Kimże jeszcze, jest żeby twój towarzysz? Nie przypominam sobie, by zakończyć tą był gierkę członkiem jeszcze z 20 kręgu. odcinków, więc spoko. Nazywam się Marvin. Nazywam się Marvin. Nie przypominam sobie, abym udzielił ci głosu, chłopcze. Jak nie? Nazywa się Marvin. Aha. Jakiś czas temu przybył na Archolos ze swoim Myślałem, że bratem, mnie niestety. pytałeś. Ten został porwany, torturowany i ostatecznie zabity przez lichwiarza. Sam Adanos musiał sprawić, że nasze drogi się połączyły. Obaj mamy z lichwiarzem pewien dług do wyrównania. Mówisz o tym tak, jakby to sam Volker był odpowiedzialny za całe zło na tej wyspie. Zapytam cię o to samo, o co pytałem ostatnio, gdy prowadziliśmy taką rozmowę. Czy mamy jakieś niepodważalne dowody na to, iż to właśnie Volker za tym stoi? Ostatnimi czasy przez wyspę przetaczają się ogromne ilości zagubionych ludzi, których głód i nędza doprowadzają do najgorszych czynów. Volker wielokrotnie dowiódł swojej troski o Archolos. Mam ci przypomnieć, że jest jednym z niewielu, którzy wspierają finansowo zarówno przytułek dla chorych, jak i biednych? Czy może dodać to, że pożycza bez procentu ludziom w trudnej sytuacji? O tym już nie pamiętają ci wszyscy, którzy narzekają na jego majątek. Rozumiem, że te podejrzenia ciągną się już latami, ale powoli zaczyna to wyglądać jak obsesja. Prędzej byłbym skłonny stwierdzić, że to gildia kupiecka może mieć jakieś zapędy do władzy. W końcu tyle się słyszy o ich reakcji na kolejne podatki i konfiskaty. Nie żyją wszyscy członkowie Wodnego Kręgu. Na miejscu spotkaliśmy ludzi w pancerzach, najemników lichwiarza, I którzy próbowali Bradlocka. nas zabić. Ledwo udało nam się ujść z życiem. Czy abyś mi uwierzył, sam lichwiarz musiałby przyjść tutaj i przyznać się do tych wszystkich morderstw? Keselu, nie tym tonem. Nie zapominaj, do kogo się zwracasz. Rozmawiasz z najwyższym rangą, magiem wody. Damy ci chwilę, żebyś ochłonął.
Tymczasem może twój towarzysz nam coś opowie. Słucham. Czy potwierdzasz tę wersję wydarzeń? Czy możesz przedstawić jakieś dowody na to, że Volker jest odpowiedzialny za te wszystkie morderstwa? No całkiem sporo. Przez jakiś czas współpracowałem z lichwiarzem. Początkowo rzeczywiście wydawał się... Nie udzieliłem ci głosu. ...jakiego próbuję się kreować. Osta. Jednak wiele rzeczy nie dawało mi spokoju. Od samego początku próbował nakierować mnie na trop wodnego kręgu, nazywając ich wywrotowcami. Tak jakby chciał, żeby to ktoś z zewnątrz pomógł mu usunąć przeciwników z drogi. Pomimo iż wiedział, że to nie Osip jest odpowiedzialny za próbę zamachu, nie miał zamiaru uczynić niczego, by ten opuścił więzienie. Nie pofatygował się nawet na pogrzeb swojego własnego człowieka, który przyjął za niego strzał z kuszy, ratując mu tym samym życie. W zupełności mu się nie dziwię. Gdyby to mnie ktoś próbował zabić w tak tchórzliwy sposób, zrobiłbym wszystko, żeby nie dać mu drugiej szansy. Idąc po tropie, który znalazłem przy Jonie, dotarłem do jednej z kryjówek lichwiarza. Cały budynek był wypełniony jego najemnikami. Zanim stwierdzicie, że mogli być pod rozkazami kogoś innego, dodam, że właśnie tam próbował mnie zabić jeden z osobistych pomagierów lichwiarza, Zachs. To też prawda. Odnalazłem specjalną salę tortur. To właśnie tam został zaprowadzony mój brat. Niestety właśnie w tym miejscu go odnalazłem. Prawdopodobnie nie żył już od wielu dni. Miejsce było wypełnione tajnymi dokumentami, skrzyniami pełnymi towarów, ale przede wszystkim bronią. Do czego mógłby jej tyle potrzebować? Jest mi niezwykle przykro z powodu twojego brata, ale sądzę, że wyciągasz zbyt pochopne wnioski. Być może to właśnie wspomniany przez ciebie Zachs stał za tym wszystkim? Tak czy inaczej, trop ten warto dodatkowo zbadać. Wyślemy wiadomość do Rodericha, by jego ludzie dokładnie sprawdzili to miejsce. Byłem z Kesselem, gdy zostaliśmy zaatakowani. To byli ponownie ci sami ludzie, z którymi walczyliśmy w kryjówce. Czekali tam na nas i za wszelką cenę chcieli nas zabić. Nikt inny nie mógł być odpowiedzialny za wymordowanie pozostałych członków kręgu. Nie było ich jednak na miejscu, gdy znaleźliście ciała. I jak podejrzewam, nie widzieliście, żeby to oni dokonali tego haniebnego czynu. Nie. Myślę, że tyle informacji wystarczy na ten moment. Badulfie, czy może w ogóle chciałbyś coś dodać? Ja bym chciał dodać coś. Regenie, w ogóle podobno istnieje tutaj sekretne zakończenie. Czekam tylko na finał gierki, aż sobie zobaczymy to sekretne zakończenie, bo widziałem je masę. Myślę, że przy rozstrzyganiu razy kwestii tak delikatnej, a zarazem istotnej... Że nie widziałem samego zakończenia, ale widziałem, kiedy nagrywałem nasze ciekawostki, to rady, ciągle tylko sekretne zakończenie, sekretne całość zakończenie. Całość powinna być poprzedzona wspólną modlitwą o łaskę mądrości Adanosa. Wyłącznie wtedy będziemy godni... Więc jaka taką małą ciekawostkę wam tutaj rzucę. Mądre słowa, przyjacielu. Zgadzam się, jeden człowiek nie powinien dźwigać na barkach odpowiedzialności za taką decyzję. W szczególności, że jakiekolwiek działania podejmiemy, mogą one mieć ogromne konsekwencje. Gdybyśmy zdecydowali się wystąpić przeciwko Volkerowi bez niezbitych dowodów, lub co gorsza, gdyby okazało się, że nie mamy racji, nasza reputacja ległaby w gruzach. Owszem, takie rozwiązanie będzie w zaistniałej sytuacji najbardziej odpowiednie. Kesselu, czy chciałbyś coś dodać? Ja głosuję za walka. Bunt. Bunt. Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łaskawe. Straciłem wielu wyśmienitych ludzi, których miałem bronić. Chcę zrobić wszystko, by na Archolos ludzie mogli żyć godnie i w pokoju. Jeśli potrzebujecie modlitwy i łaski Adanosa do podjęcia decyzji, to muszę to uszanować. Bunt. Razem z Marvinem będziemy oczekiwać wiadomości na zewnątrz kaplicy. Udzielam ci przebaczenia, Kesselu, ale niech taka sytuacja nigdy więcej już się nie powtórzy. Jesteś członkiem Wodnego Kręgu. Zachowuj się godnie. Pamiętaj, że my również chcemy dbać o dobro wyspy. No dobra. Co, czekamy, aż oni się pomodlą? W międzyczasie mamy co do robienia, czy to będzie cutscenka? Marvinie, a razem z pozostałymi magami wody, tylko odpowiedź. Po wielu godzinach modlitwy podjęliśmy decyzję. Magowie wody nie będą interweniować w sprawy wyspy.
Volker jest obywatelem miasta Archolos. Jeśli winny jest wymienionych przez was czynów, powinien zostać postawiony przed sąd. Jako że na wyspie przebywa aktualnie sam wysłannik królewski, to właśnie jemu, z wyrazami troski o los naszej wyspy, przekażemy wszystkie wasze podejrzenia. Wy wszyscy chyba postradaliście rozumy. Ten człowiek odpowiada za śmierć dziesiątek osób. W tym za ludzi, którzy składali przysięgi, by bronić nie tylko równowagi, ale i was! Ponownie się zapominasz, Kesselu. To nie jest port, żebyś przemawiał takim tonem. Co jeszcze musi się stać? Żebyście w końcu podjęli jakikolwiek krok. Od lat siedzicie tutaj, zamknięci i nawet nie kiwniecie palcem, gdy przez wyspę przetaczają się kolejne klęski. Wojna z orkami, głód, choroby, niesprawiedliwości społeczne, a do tego jeszcze żyjący w luksusach wariat z armią na własne rozkazy. Dlatego właśnie klasztor musi pozostać neutralny. To miejsce, w którym każdy może szukać schronienia. Jeśli zaczniemy wybierać strony i rzucać oskarżeniami, to zostaniemy wciągnięci w wir politycznych potyczek. Cisza! Taka jest wola Adanosa. Nie bez przyczyny zesłał na nasz klasztor ten straszliwy sztorm. Pokazał nam nasze miejsce. Ten zniszczony most to symbol. Symbol tego, że nie naszą rolą jest ingerowanie w to, co po tamtej stronie. Mamy pozostać na tej wyspie i dać schronienie każdemu, kto będzie go tu szukać. Most? Co ma do tego wszystkiego most? Nie teraz, Marvin. A więc to o to chodzi? O sztorm i zniszczony most? Sterta kamieni będzie decydować o losie mieszkańców wyspy? Nie muszę ci chyba przypominać, że dzięki stercie kamieni Robar może w ogóle jeszcze prowadzić wojnę z orkami. W takim razie ja również muszę przekopać się przez gruzowisko i zdobyć dla was inny znak. Może wtedy wyjdziecie z tej stagnacji. O czym ty znowu bredzisz, Kesselu? Udam się do ruin Wardal i zdobędę rozjemcę. To będzie prawdziwy znak. Od samego Adanosa, iż nadszedł czas na interwencję. Dość. Nie chcę więcej słyszeć o tym ani słowa. Muszę się pomodlić i uspokoić. O, ale tep. Nadchodzący sztorm. Rozmowa z arcymagami nie przebiegła po mojej myśli. A nie, po myśli Kessela. No i mojej też właściwie. Magowie nie mają zamiaru interweniować w sprawie ich wiarze, na co Kessel zareagował furią. Mówi coś o jakimś znaku. Rozjemcy i ruinach Vardhal. Muszę go dogonić i dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Dobra, idę z tobą, kurwa. Kessel. Chwila. Rozpierdalamy ten jak... No to goniłem go, rzecz no. Chyba pozostała nam już tylko jedna... Bojownik Inosa. O czym ty mówisz? Na wyspie znajduje się pewna stara twierdza nazywana Vardhal. Należała ona do przodków Ulryka za czasów, gdy jeszcze cała wyspa była pod ich panowaniem. Podczas jednej z bitew została prawie całkowicie zalana ogniem przez magów. Mówi się, że krzyki żołnierzy, którzy wtedy zginęli... Znowu duchy... Z tego powodu niewielu odwiedza to miejsce. Nie, nie, nie. Według wielu podań historycznych w twierdzy przetrzymywany był prastary artefakt Adanosa Rozjemca. Ostrze to, zgodnie z legendami, jest symbolem ładu i równowagi. Mówi się, że pojawia się ono jedynie w czasach niepokoju i wojen, by wspomóc wyznawców Adanosa w przywróceniu porządku. Obrońcom twierdzy chyba niezbyt pomogło. Nawet jeśli zdolności ostrza to tylko i wyłącznie legenda, to o samym jego istnieniu opowiada wiele autentycznych kronik. Gdyby tylko udało nam się je zdobyć, magowie wody z pewnością zmieniliby zdanie. Byłem tam podczas obrad, wielu z nich już teraz się wahało. Póki jednak Przeor wraz z Radą mają argument w postaci zawalonego mostu jako symbolu na odcięcie od świata, żaden z magów nie ośmieli się sprzeciwić. Riordianie, ty też uważasz, że magowie powinni interweniować? Wyspa jest już dostatecznie pogrążona w chaosie. A siedzenie na tej skale ani trochę nie pomaga w poprawieniu równowagi. Nadszedł czas działań i wiem, że wielu z pozostałych magów myśli podobnie. Potrzebują tylko jakiegoś znaku, który im pomoże.
A więc... Co jeśli zdobycie ostrza nie wpłynie na decyzję magów? Chyba idziemy. Wtedy pozostaje nam jeszcze kilka opcji. Patrzy z duchami. Ostrza powinno być mnóstwo kosztowności. O. Moglibyśmy za nie przekupić wszystkich opłaconych przez lichwiarza urzędników i najemników. Na Witoki. Odebralibyśmy mu jego największy atut. Teraz rozmawiamy. Złoto. Bez swoich marionetek nie miałby żadnego sposobu, by uniknąć uczciwego procesu i zasłużonej kary. Zawsze możemy też przekazać ostrze Ulrykowi jako jego należność i prosić go o wstawienie się w tej sprawie. Pomimo, że mieszka na drugim końcu wyspy, to z jego zdaniem liczy się wiele osób w mieście, szczególnie teraz, w trakcie wojny, gdy jego siły mogą być decydujące podczas obrony wyspy. Dużo opcji. Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Razem z Kesselem mamy jeszcze kilka ksiąg do przestudiowania. Przeszłość twierdzy jest bardzo mglista, a wyruszenie tam bez odpowiedniej wiedzy jest równe z samobójstwem. Masz, tobie też przyda się przynajmniej podstawowe pojęcie o tym miejscu. Spotkajmy się za jakiś czas w lesie prowadzącym do ruin. Znajdziesz go na północ od... Wiem, gdzie to się znajduje. Jak pewnie zauważyłeś, między wodnym kręgiem a magami nie dzieje się ostatnio najlepiej. Przeor wolałby, żebyśmy całymi dniami siedzieli w klasztorze, a niektórzy arcymagowie najchętniej całkowicie rozwiązaliby naszą organizację. A właśnie dlatego od jakiegoś czasu spotykaliśmy się w tej opuszczonej chacie. Tylko tam mogliśmy spokojnie planować dalsze postępowanie bez obaw o reakcję magów. Magowie nie mają nic przeciwko? Magowie to nasi duchowi przewodnicy, a nie zwierzchnicy. Naszym zadaniem jest dbać o równowagę, szczególnie gdy magowie zdają się o tym zapominać. Cholera. Przecież to ten przeklęty Retok zaproponował chatę jako miejsce spotkań. Lichwiarz musiał go mieć w kieszeni już od dłuższego czasu. Pewnie dlatego zaczął tak mocno agitować przeciwko lichwiarzowi. Chciał nas zmylić. Niestety, co się stało, tego już nie cofniemy. Musimy zdobyć rozjemcę i powstrzymać lichwiarza. Brzmi jak groźna misja ogólnie. Władanie mieczem, czy strzelanie z kuszy. Kto wie, jak na ciebie wpłynęło to całe leżakowanie w klasztorze. Mam nadzieję, że mi nie odjęło statystyk. Do zobaczenia, do zobaczenia. Znaczy jeszcze tego, tu pytanie. Dlaczego chciałeś śmierci, możesz mi czegoś nauczyć? To jest pytanie, które chcę zadać. Specjalizuję się w walce bronią jednoręczną i w kuszach. Ale wiem też co nieco o pozostałych broniach. Daj znać, gdy będziesz chciał zacząć. Uczmy. Pokaż broń jednoręczna, kuszę. Nie. Dlaczego chciałeś śmierci Walkera? Dlaczego chciałeś śmierci Walkera? No, głupie wydanie. Tworzy własną armię. Tuż pod nosem Rodericha. Przejmuje interesy za przyzwoleniem bezradnej gildii kupieckiej. Kto wie, jaki będzie jego następny krok? Wiele osób nie dostrzega w nim zagrożenia, a to dokładnie to, na co liczy ten szaleniec. Jedyny sposób na przywrócenie równowagi to ukrócenie jego działalności. Okej, dobra. Reszty pytań mu nie zadajemy. Mamy trochę misji do wypełnienia. Coś czuję, że po wypełnieniu tej misji, tej, którą teraz dostaliśmy, a ta misja nazywa się Wojownik Inosa, będziemy już szli do tej wielkiej twierdzy i będziemy wykonywać już jedną z ostatnich misji. Jest to takich, wydaje mi się, początek końca tej serii. Dlatego przed tym jeszcze oczywiście chciałbym wykonać te wszystkie misje, które tutaj mamy do wykonania. Pytanie, czy jestem je w stanie wykonać? Myślę, że tak, ale zanim pomyślę, którą pierwszą robimy i tak dalej, to widzimy się dosłownie za chwilę. Dla was to jest sekunda. A ja muszę się zastanowić, kto, gdzie i jak się spotkamy i co najpierw zrobimy. I muszę zobaczyć, czy w ogóle jestem w stanie podróżować do miasta. Ale na samym początku myślę, wezmę się za misję grosz do grosza, bo widzowie to koksy. Widzowie pomogli. Znaczy, może najpierw to wezmę się za ucieczkę w ogóle z tego miejsca. W ogóle jest tu pewnie jeszcze jakieś postacie, z którymi mogę porozmawiać. Czy mogę na przykład... Tu jest nowicjusz. Tu ktoś siedzi na przykład. Jest tu ktoś interesujący? Nie, ale mogę wam opierdolić kuferek, no to... Jocie Krynca, tyle kufrów? A ja nie mam chyba... A nie, no mam przy sobie. No wypis, nasiona. No proszę bardzo. Możecie sobie przeczytać. Ważne jest doświadczenie. Nie no, mam przecież wytrychy, bo tego, nie? Jakby odzyskałem swój ekwipunek. No nic, pokradnę tutaj wszystko, co pokryć mogę. Wejdę w miejsce, gdzie wejść nie powinienem właściwie. No i tyle, widzowie. I widzimy się, jak oczywiście zdarzy się coś ciekawego.
Dobra, jestem tutaj, bo okradam sobie widzowie magu wody. Witam. Mamy tu jeszcze jakąś opcję do pogadania. Witaj. Nazywam się Kusto i mam nadzieję, że nie przyszedłeś mi przeszkadzać. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Może coś nam opowie ciekawego. Zapewnię niewiele więcej ponad to, czego możesz się dowiedzieć od innych magów. Jeśli bardzo interesuje cię historia tego miejsca, powinieneś poczytać odpowiednie książki. Na pewno jakieś znajdziesz w naszej bibliotece. Jak życie? Jak życie każdego maga wody. Przepełnione modlitwami do Adanosa i ciężką pracą. Podoba mi się to, przychodzimy do maga wody. Kurwa, przeor, jakiś mistrz, wszystkich mistrzów, a my tak. Jak życie? Dobra, widzimy się zaraz. Idę kraść dalej, okradać tutaj klasztor. Weź, może tym razem twoje zapędy do ładowania się w kłopoty jakoś nam pomogą. O co chodzi? Taka mnie rozmowa tutaj spotkała. Jak sobie kimnąłem się. Przedziwne okazy nieznanego jak dotąd pochodzenia pojawiły się na wyspie kilka tygodni temu. Gdy tylko o nich usłyszałem, zleciłem Kardenowi wybicie wszystkich okazów. Niestety, wygląda na to, że z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Do tej pory leczyliśmy tylko skutki, ale czas zwalczyć w końcu przyczynę. Kolejna misja? Może być. Doskonałą okazję, by udowodnić, że nie jesteś karą zesłaną przez Adanosa za nasze przewinienia. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, to porozmawiaj z Kardenem. Jak się masz? Pudełko czy nóżka? Nazywa się misja. Mam nadzieję, że przesadzacie. No niestety. Słuchaj, Kerden. To jest ten ziomuś, o ile się nie mylę. Z tego. Z kurwa, skąd ty jesteś, ty? To on jest z tego miasta, albo nie, bo on ma jakieś za dobre łuki za 130. Może jednak nie jest to on. A przez chwilę miałem wrażenie, że ten ziomuś to jest ten ziomuś z kurwa, z Silbach. Dwa dni nie grałem już wszystkie miejscowości, pozapominałem. Ale możliwe, że nie jest. Skąd ty właściwie kurwa jesteś w takim razie? Widzę, że masz jakieś ciekawe rzeczy. A skąd ja cię znam? Nie pamiętam. Arden, co cię tu sprowadza? Dawno się nie widzieliśmy, co? Pamiętam, jak jeszcze niedawno parę topielców było dla ciebie wyzwaniem, a teraz wyglądasz, jakbyś mógł położyć cieniostwora gołymi pięściami. Jeśli o mnie chodzi... Gołymi pięściami, może nie. Staram się jakoś utrzymać na powierzchni. Odkąd Ramzej zwolnił mnie z powodu tej bestii, zacząłem pracować dla magów z klasztoru. Ramzej zwolnił się z powodu bestii. Myślał, że potrzebują tylu przeróżnych rzeczy prosto z lasu. Rierol powiedział, że mam ci pomóc. Tak, pomoc. Ekipa pomocowa. Chyba zająć się tą sprawą. Ja mam już dość. Ledwo przeżyłem ostatnie... Nie, no co ty pierdolisz? Nowo solo mam wszystko robić? Możesz mi powiedzieć o nich coś więcej? Wyglądają prawie tak samo jak zwyczajne ścierwojady. Prawdziwą różnicę można tylko poczuć, kiedy jeden z nich... To są te ogniste ścierwojady? Kiedy pierwszy raz od takiego oberwałem, to myślałem, że jakiś szaleniec trafił mnie kulą ognia. Te bestie są naprawdę niebezpieczne. Wiesz, skąd pochodzą? Tego na dzieciaszku w raczej misja. Większość z nich upolowałem w okolicy winnicy Valerio i wioski Silbach. Chociaż trafiały się też pojedyncze osobniki, które spotykałem w zupełnie innych częściach wyspy. Miejmy nadzieję, że ty będziesz miał więcej szczęścia niż ja. Jeśli tak dalej pójdzie, to za niedługo będą łazić po całej wyspie. Czyli to nie ma konkretnej wybranej lokalizacji, tylko ja muszę szukać, tak? Skąd one się znajdują? Kurwa mać, no. Ta myszka i ta klawiatra. Cydełko czy nóżka? Kardem powiedział, że dziobnięcie tych ścierwojadów pali jagody, że większość z tych, które upolował, przebywało w okolicy winnicy Valerio oraz Silbach. Czy przypadkiem Bodowin również nie miał z nimi problemu? Ja wam powiem więcej, Bodowin miał z nimi problemy. Tak jest. Więc następna misja, następna lokalizacja, do której się udamy, to jest oczywiście Bodowin. Ciekawi mnie ta lokalizacja z tego względu, że ja tam mam pewien easter egg, kiedy znalazłem i nagrywałem odcinek z tajemnic i ciekawostek.
Więc... Jak leci? Tam u tego Bodwina jest o wiele ciekawy niż wam się wydaje. Wdzięczna, że mogłam tu zostać. Kto by przypuszczał, że pomaganie innym. Dobra, myślałem, że pogadamy za nią, że my mu tu powiemy siema, ja już muszę spadać, już jestem zdrowy, mam tylko skarę na mordzie i wyglądam jakby no jak wieźmin, ale z koksem jestem. Ty też jesteś koksem, dzięki za pomoc. Aleśmy chyba nie pogadali. Mogę tu otworzyć coś, tu się coś znajduje. Coś, co mogę podnieść, przynajmniej kufer się znajduje. Czy my tu byliśmy, bo to jakoś za łatwo mi to otwarcie drzwi przyszło. Nie, nie byliśmy tu. Nie ma tu turbo nic ciekawego. Ale to chyba... Nie no, nie byliśmy tu? No pewnie teraz mogę to otworzyć, bo mam wytrychy, tak? Naprawdę nie używam fizycznie żadnego, ale jakby gra chyba wymaga tego, że tego wytrycha potrzebujemy. Aktywny nowicjusz, ty! Mogę ze sobą pogadać... Co wy tu kurwa robisz? Artur, co tu się kurwa dzieje? Co tu robisz cały nagi? Nazywam się Artur i jestem w trakcie żałowania wszystkich swoich decyzji. Cała rodzina mnie namawiała. Wstąp do klasztoru, spotkasz nowych ludzi i zobaczysz inną perspektywę na świat. A teraz? Latam jak idiota szukając swoich rzeczy, bo kolegom nowicjuszom zebrało się na żarty. Rozkradli twoje rzeczy? Nie rozkradli, a porozrzucali po dachach klasztoru. A Danos mi świadkiem, jak zostanę magiem, każdego z nich spotka to samo. Dlaczego ci to zrobili? A skąd mam wiedzieć? Nie wiem, co może siedzieć w tych pustych głowach. Co prawda miałem zająć się biblioteką klasztorną, a rozgniewany mistrz Otekar mógł ukarać wszystkich nowicjuszy. Ale to jeszcze nie jest powód, by tak znęcać się nad dobrym kolegą. No dobra, nam pomagę. Naprawdę? To świetnie. Wiedziałem, że jeszcze są dobrzy ludzie na świecie. To ukończy tą grę każdą misję, jaka jest istnieje. Piki oraz dziennika z zapiskami. Powiedziano mi, że porozrzucali wszystko na dachu klasztoru, więc bez odpowiedniego zaklęcia tego nie zdobędziemy. No tu już Sema, zaczyna się... Tyle zwojów powinno wystarczyć. To brak problemu. Dzięki. Co do twoich rzeczy, nie mam żadnej. Telekineza. No dobra, bo ja tu widzowie mam jeszcze jedną misję, znaczy misję właściwie nie, ale lokalizację, którą chciałem wam pokazać. Ta lokalizacja... Oj, ta lokalizacja znajduje się tutaj. Jest to wejście na to podziemie, ponieważ zacząłem używać, co ciekawe, no to może być niespodzianka, ale zacząłem używać czegoś takiego jak mózg i rozum. Mówię ci, słyszałem tam jakieś odgłosy ostatniej nocy. Ale skąd tam się wzięły te wszystkie bestie? Kolejna misja? Ja nie zamierzam mówić o tym magom. Sprzątanie cmentarza to nasz przydział. I znając ich zasady, to my będziemy mieli przez to kłopoty. Ciszej, ktoś tu jest. Witam serdecznie. Czyżbyście mieli jakiś problem? Nie, nie mamy żadnego problemu. Wszystko jest w doskonałym porządku. Spójrz na niego. Wygląda, jakby potrafił sobie poradzić z bestią czy dwiema. Może nam jakoś pomoże. Witam, ja pomóc. Wiecie mi, co się tutaj dzieje, czy nie? Dobrze, już dobrze. Pewnie te bestie, co mówiłem na tym cmentarzu, nie? Od jakiegoś czasu, praktycznie każdej nocy, usłyszeć można dziwne odgłosy pochodzące z cmentarza. Chyba, że to nie te bestie. Początkowo myśleliśmy, że to może jedynie wiatr czy szum oceanu, ale dzisiaj znaleźliśmy ciała tych bestii porozrzucane między grobami. Jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jesteśmy opiekunami cmentarza, a naszym zadaniem jest dbanie o spokój zmarłych i czystość okolicy. Mamy jeszcze tylko rok do próby wody. Jeśli magowie uznają, że to nasza wina, to możemy zapomnieć o święceniach w ciągu najbliższej dekady. Właśnie. Może mógłbyś się zająć sprawieniem, że te ciała znikną i że nie pojawią się już żadne następne? Nie mamy zbyt wiele, ale z chęcią oddamy ci część naszych zwojów i ksiąg. Ja pomóc. Sprawdzę ten cmentarz. Dziękujemy. Wyświadczysz nam wielką przysługę. Nie ma za co. No dobra, to mamy tu więcej misji niż się spodziewałem, a ten aktywny nowicjusz, kurwa, to co ty robisz? Biegasz w kółko? Dobra, po jakichś dachach mamy szukać jakichś kurwa rzeczy. W końcu wyglądasz jak człowiek. Magowie wody naprawdę są mistrzami magii leczenia. A jak radzisz sobie ty? Udało mi się nie sięgnąć po butelkę ani razu od czasu naszego ostatniego spotkania. Czacu. Jestem z tego dumny. Jednak wciąż czuję tą samą pustkę, co wcześniej. Co, jeśli wszystko
Co robi nasz zakon? Nie ma żadnego wyższego celu? Zacząłem nawet rozmawiać na ten temat z kilkoma magami wody. Oj, co czuły, że z Kandakiem to my jeszcze kurwa. Z mądrościami Adanosa. Będziemy na Walkera razem, ramię w ramię. Jak czytanie bitwie. O równowadze i balansie ma mi niby pomóc przywrócić wiarę w ogień sprawiedliwości i nosa. Zresztą nie będę ci już więcej zawracał tym głowy. Pewnie masz dość swoich problemów i nie możesz się doczekać opuszczenia klasztoru. Potwierdzam. Znalazłem zadanie dla ciebie. Doprawdy? Nowicjusze znaleźli jakieś martwe bestie na cmentarzu. Chłopcze, ja potrzebuję powrotu wiary, a nie oczyszczania cmentarza z polnych bestii. Jestem pewny, że bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem sam. No, tu chciałem pomóc. Muszę przyznać, że na ciebie liczę. A na mnie liczysz? No dobra. Ty, to my mamy szukać jakichś rzeczy. Jest szata nowicjusza, cyk, telekinezą. Coś chyba nie do końca to... O, udało się jednak. Dobra, szata nowicjusza znalezione. Ale jest o wiele kilka ważniejszych kwestii do znalezienia, bo tam czemu ja nie skakam, jak mam w tej, w ręce telekinezę tak fajnie sobie? Nie chopcam jak zajączek. Dobra, musimy jeszcze znaleźć kilka rzeczy. Już widzę dziennik Artura. Ściągamy telekinezę. Mana, już nie ma many, kurwa. Dobra, dziennik Artura jest. Coś jeszcze było, coś jeszcze miał ten Artur. Oprócz tych dwóch rzeczy. Prześpijmy się, bo nie chce mi się brać potki na manę. Chyba mana też się odnawia poprzez spaniu, prawda? Nie wiem, czy prawda. A myszka będzie działać? Będzie. Zobaczmy, jak to się nazywało? Sokoli wzrok? Wiesz to, że spotkałem nowicjusza. Artura. Desperacko szuka swoich rzeczy. Winien rozgląda się za jego szatą, piką oraz dziennikiem. Szatę mamy, piki nie mamy. To nie może być jakaś inna pika, czy to musi być konkretnie ta pika. Rdes polny nie chce telekinezą na pewno, ogniste ziele też nie. Znajdziemy to może na zewnątrz. Nie wiem w sumie gdzie tego szukać. Tam są pewnie jakieś tajemne przejścia, ale na razie nie będziemy ryzykować tak zwanego spadku. Myślałem szczerze mówiąc, że wykonamy dzisiaj misję poza klasztorem. Już, że się od tego klasztoru uwolnimy. Ale jednak chyba niestety nie do końca. O jest, pika, cyk. Chyba będzie trzeba wykonać najpierw kilka istotnych misji. Dobra, pika, idziemy się kimnąć. Sokoli wzrok. Ponieważ, no jak możemy się kimnąć i nie pić tej potki, to po co mamy pić potkę? Proste, że kimamy, bo za darmo. No a jak za darmo, no to co, to biorę, proste. To się znowu dzieje. Prosiłbym cię, byś nie oddawał tych rzeczy Arturowi. Dlaczego? W czym problem? To ja kazałem nowicjuszom ukryć jego rzeczy. Nie dość, że Artur nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to swoją głową wciąż jest nie tam, gdzie powinien. Chcę, by się czegoś nauczył, by zajął się nauką i klasztorem, a nie wymyślał wielkie plany, czego on nie zrobi, jak zostanie magiem. Trochę pokory w życiu mu nie zaszkodzi. Nie podoba mi się twoje podejście. Nie podoba mi się twoje podejście. Oddam mu rzeczy. Zrobisz, co uważasz za słuszne. Wiedz jednak, że wyręczając go z pracy, nie pomożesz mu. Dziękuję, że chociaż ty zająłeś się tą... Spoko. To chodzi o to... Rozumiem. Po zebraniu wszystkich zgubionych rzeczy, Artura zagadał do mnie mag. Prosił mnie, bym nie oddawał rzeczy. Nie, uważam, by była to odpowiednia lekcja. Aha, czyli jakby nie oddawał, żeby on sobie sam znalazł, żeby stał się bardziej pracowity. Wędrowny kupiec, witam. Co można sprzedaż? Pohandlujmy. Pokaż mi swoje towary. Wiadomo. Nic nie masz ciekawego. Ty, co to za wielki kufer? Ja otwarłem ten kufer wcześniej? I on się kręca, tak wielki kufer? A coś chyba mam wrażenie, że go nie widziałem wcześniej. Artur, słuchaj, chodź tu. Co do twoich rzeczy... Tak? Leniwy się jak skurwesyn, ale masz. Jak za to płacisz. Stary, wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. Mam nadzieję, że za to płacisz. Płacisz za to? Czymkolwiek? Trzymaj! Podwędziłem ten eliksir jednemu z magów. Mi on się raczej nie przyda. No i wszystko. Czy nowicjuszowi przystoi kraść?
Czy nowicjuszom przyzwoi znęcać się nad swoim kolegą? No racja. Czy nowicjuszowi przystoi kraść? Po czym ja w szacie nowicjusza mieszka. Właśnie musimy ściągnąć tą szatę. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zacznie bić, jak zacznę podupcać kurwa w wyśmienitym pancerzu Walkera. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. To co zauważyłem teraz, a wcześniej z jakiegoś powodu miałem kurczę głowę jakąś chyba nie do końca myślącą, to fakt, że przecież my mamy coś takiego jak nie mamy... Aha, klawa mi wysiadła, widzowie. Poczekajcie. Nawet nie mam jak wam zatrzymać nagrywania. Ale wtopa. Dobra, widzowie, posiadam... Ej! No, spokój. Posiadamy coś takiego jak sen. Kiedy zauważyłem, że jestem w miejscu, w którym mogę... Widziałem takie dwie zajebiście wielkie kufry. I patrzyłem na nie i widziałem tylko jednego strażnika, to mówię, trzeba coś z tym zrobić. Wtedy przypomniałem sobie, że takie coś właśnie jak sen istnieje. Więc on poszedł spać, a ja zadowolony opierdoliłem im kufry. Czy coś w środku znalazłem ciekawego? Plus 300 golda, tak w skrócie. How much is your kufer? No to ten akurat był całkiem dobry kuferek. Ten opłacalne zaklęcie. Nie wiem, czemu go wcześniej używałem, ale szczerze mówiąc, mając 11 tysięcy, to już mnie tak średnio obchodzi pitos. Natomiast tego przypomniało mi się, że było tu przejście, do którego jakby miejsce, do którego nie mogłem się udać. No więc teraz użyjemy snu i się po prostu tam udamy. I zobaczymy, co jest w tych podziemiach tego klasztoru. Dobra, witam serdecznie. Mogę się tam udać? Nie mogę bez pozwolenia. No racja, ale mam coś takiego jak sen. Nara. Panko, śpiórko lodwoła. Co tu się znajduje? Wielkie kufry, giga dużo mobów, regał na książkę. Książki na razie się znajdują. Jest to tak zwana biblioteka. Czy znajdziemy tu coś ciekawego? O kurwa, chyba znajdziemy. No, chyba coś jest ciekawego. Kolejny regał. Jo, cię kręca. No, no, no. I to mi się podoba. Chyba jest tu coś ciekawego. Co prawda to tylko książki. Ale te książki, jak powoli będziemy zbierać, to z nich jak będziemy czytać i nazbieramy dużo tomów, to z nich dostajemy nawet jakąś zręczność, jakąś siłę, jakąś manę, jakieś życie. No proszę, jakieś tutaj tomy, nie tomy, jakieś tutaj pięści wichru, nie pięści wichru. Zajebiście. I to jak sobie pozbieramy, to coś z tego dostajemy zazwyczaj, jak to przeczytamy, w zależności od tego, o czym była ta książka, więc opłaca się to jednak przeszukiwać nawet i czytać, nawet takie książki. O kurwa, znajdziemy tu jak to się nazywa? Sarkofagi. Sakrofagi, ty. No, czy się używa, myślałem, że trochę więcej znajdziesz. Posąg Adanosa, przy którym mogę się pomodlić. Czyli się nie pomodlę, bo za to płacimy punktami nauki. A ja na razie mam ich wystarczająco mało, żeby je przyoszczędzać. No nic, ale w każdym razie wiemy już, co się znajduje w tych podziemiach. Mam nadzieję, że on się nie wkurwi, że tam byliśmy. Nie, on będzie chodził dalej spać. Spoko. Jedna misja, znaczy jeden cel dzisiejszy wypełniony. Jedna misja też została wypełniona. Bo przecież tego ziomka znaleźliśmy mu te ciuchy. Dalej musimy, znaczy nie musimy, ale chcielibyśmy wykonać... Aha, zainteresowany sprawie cmentarza, tak czy inaczej powinienem przyjrzeć się tej sprawie. Czemu to się nazywa? Wojownik Inosa nazywa i to jest misja... Nie rozumiem. Tenże Wojownik Inosa to jest ta misja o tym, o pójściu do tej twierdzy po ten miecz. Najwyraźniej nie, a może to jest skombowane w jeden wielki wątek. Dobra, musimy ogarnąć cmentarz. Przy klasztorze natrafiłem na dwóch nowicjuszy. Podobno na cmentarzu znaleźli dzisiaj ciała jakiejś bestii. Brzmi to zadanie odpowiednie dla paladyna. Powinienem porozmawiać. No nie udało się porozmawiać, tak czy inaczej powinienem przyjrzeć się sprawie. Może jeszcze trafię na coś, co skłoni go do pomocy. Ja myślę, że kurwa sobie sami poradzimy. My jesteśmy koksami na ten cmentarz, wypełnijmy tę misję. I chodźmy dalej w świat. Ty czym się zajmujesz? Ty coś czyścisz. Okej.
czy to jest... Nie, myślałem, że to krew. Ale krew to chyba nie jest. Ognisty korzeń, weźmy tu. Powinny być raczej bobki. Chyba, że pójdziemy tu w nocy i się okaże, że... Znaczy bobki, że potwory bobki. Chyba, że przyjdziemy tu w nocy i klasycznie się okaże, że tu jakiś duch se podupca i mi nagle kurwa wyskoczy. Husz! Badaj zwłoki. Dziwne. Nie widziałem na tej wysepce żadnych wilków. No trochę dziwne, faktycznie. Zakopany wilk. Okej. Goblin? Sam? To bardzo dziwne. Może ktoś tu przyzywa te jakby gobliny i tak dalej. Może duch mag co przyzywa rzeczy. Ciało wygląda jakby ktoś je zakopał w pośpiechu. Okej. Zębaty ziele weźmiemy tutaj. Tam tutaj gdzieś tu były też potwory, nie? A tam na dole są. O kurwa, jakie te spam. Zwierzęta nie wyglądają jakby były zabite przez jaszczury. Na półce skalnej obok cmentarza zauważyłem jaszczury. To dość nietypowe miejsce jak dla tych gadów. Może nowicjusze, którzy powiedzieli mi o cmentarzu, będą coś o tym wiedzieć. No ja to po pierwsze jeszcze bym zbadał tą kapliczkę, czy coś nie znajduje się w środku. Nie będę ukrywać, że mam nadzieję, że nie. Nie, że się nawet nie mogę tam wejść. Bardzo się z tego powodu, tak szczerze mówiąc, cieszę. Zszedłbym po te jaszczury, nie wydają się to groźnie przeciwnicy. Ja mogę je zabić z 15 metrów, więc to też nie jest dla mnie problem. Ognisty raszur w pół powinien zostać złamany. Czy go trafiam? Nie trafiam, gdzieś się ukrył. Gdzie ty jesteś? O, spadłeś na ziemię, co? No i dupa. I tyle by było, kurwa, zabijania ognistych jaszczurów. Ktoś tu przeżył? Słyszę kogoś tu. Witam serdecznie. O, o kurwa, jaskinia z tym. O. Niczego tu nie znajdę. Tego akurat się nie spodziewałem. To nie ma co zabrać? Jaskinia z magiczną rudą. Zajebiście. Bo to jest akurat smoczy, korzeń jakiś, chyba smoczy. Ja nie zdążyłem przyznać. Ogniste ziele. No dobra. Podoba mi się to, bo to jest w chuj akurat warte. Worf. Dalej, czy mogę tu schodzić? Mogę tam iść dalej? Chyba mogę. Czy chcę tak ryzykować? Oczywiście, że nie, widzowie. Niczego nie mam czego plądrować. Oczywiście, że nie, bo nie mam zapisu, jak tu spadnę, to będzie straszna lipa. Będę musiał to wszystko od nowa przechodzić. Jaszczur mi zrobił tak zwane samobuja, strzelił w piłce nożnej. Więc niestety nie możemy go dobić. Minus jedna skóra, minus 80 golda. No ale jest jak jest. Czy coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Raczej wątpię. Chyba wszystkie te groby dziwne, zakopane znaleźliśmy. Coś czuję, że po prostu raczej to nowicjusze zakopali, to by nie wiedzieli co z tym zrobić, nie? Na prędko. Żeby nikt się kurwa nie zorientował. Coś cię wy zakopali? Nie chcę żadnych kłopotów. Załatw sprawę z cmentarzem, to porozmawiamy. No. Wiesz coś może o jaszczurach za cmentarzem? Żyją tam od lat. Raczej nie są agresywne tak długo, jak nikt się do nich nie zbliża. Podobno magowie czasami potrzebują ich łusek i dlatego się ich całkowicie nie pozbywają. Ale jak dla mnie, to po prostu nikomu nie chciało się tym zająć do tej pory. No to zostało zajęte. Nie chcę. Wy mi nic nie powiecie. To do paladyna. Chyba. Nie widzę żadnego innego wyjścia, co mogę z tym zrobić dalej. Jak się... Nie? No to co ja mam zrobić dalej? Ciała wyglądają na zakopane nieudolnie i w pośpiechu, a przede wszystkim są bardzo świeże. Co jednak najdziwniejsze, zobaczyłem wyłącznie po jednym osobniku z różnych gatunków, które raczej nie powinny się tutaj znaleźć. Na półce skalnej obok cmentarza zauważyłem jaszczury. To też nietypowe miejsce. Może nowicjusze? No to tak, pogadałem z nowicjuszami. I co dalej? Nie wiem. Znam tylko jedno rozwiązanie tej sytuacji. Potencjalnie, które może wyjść. Mówili, że takie dziwne aktywności dzieją się w nocy. Także chociaż naprawdę bardzo tego nie chcę robić. Chyba nie mamy wyboru, jeżeli po prostu iść tam kurwa w nocy. Nie podoba mi się to bardzo. Ale jak mus to mus, widzowie. Misja musi zostać wypełniona. W ogóle... Wynocha z mojego łóżka! Zrobiliśmy chyba wszystkie... Kurwa, mi się zawsze po wstaniu łóżko buguje. Zrobiliśmy chyba wszystkie, słuchajcie, możliwe misje, a przynajmniej zrobimy.
jeszcze nie zrobiliśmy. Ale mam wrażenie, że zrobimy wszystkie możliwe misje, jakie można było wykonać w ogóle w tej grze poboczne. Ale też ogólnie wszystkie, no i główne też. Pojebane, bo to jest chyba jedyna gra, jedna z niewielu przynajmniej gier, które przejdę na 100%. Wiedźmin? No to są takie perełki, jak Wiedźmin na przykład. Też mi się zdarzyło chyba wszystkie tam znaki zapytania prawie przejść i tak dalej. No i kurwa i Gothic, Runic, Brytany, Archolos. Dwie największe gry na świecie. Totalny giga koksy. Dobra, więc jest noc. Już sobie niestety zaspoilerowałem, żeby upewnić się, czy powinniśmy tam iść w nocy. Widzowie, niestety nie mam dobrych informacji. Prawda? No niestety nie mam. Już jestem gotowy, już jestem cały spięty, widzowie. Co ciekawe, nic się nie wydarzyło. Przynajmniej na razie. Dostałem informacji też, to co przeczytałem, że powinniśmy wejść do środka, natomiast... A, dopiero teraz mam na to okazję, tak? Okay. Oj, oj, oj. Dwa razy wojownik Inosa, to... W kaplicy cmentarnej znalazłem posąg Inosa. Ciekawe, czemu na cmentarzu w kreatorze magów wody znajduje się podobizna innego boga. Do czego dowiedziałem się do tej pory, powinno wystarczyć do przekonania Kandaka. Wrócę do niego. No tak, tak, wrócimy, tylko najpierw się w sumie pomodlimy i stówkę rzucimy. Co za to dostanę? A, nic. Dzięki, dzięki Inos. Giga kost. Jesteś? Nic się nie dzieje, tak? Bardzo dobrze. Spierdalamy z tego cmentarza jak najszybciej. Ewakuacja. Żadne cmentarze w nosy w Gothicu. Nie, 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 nie. Na to się nie pisałem. Do naszego paladyna szybko widzowie. Ale chyba będziemy musieli jeszcze tam wrócić, jeżeli chcemy załatwić tą sprawę i tą misję. Kandak. W sprawie tego cmentarza. A ty znowu o tym. Chyba już ci coś mówiłem. Czyli po prostu pozwolisz, by posąg Innosa był bezczeszczony? Na cmentarzu jest kapliczka Innosa? Przecież to klasztor magów wody. Może to jest właśnie ten znak, na który czekasz. Może jest, no. Możesz mieć rację. Chodźmy. O. Spotkajmy się w nocy przed wejściem na cmentarz. Podobno to wtedy dochodzą z jego strony dziwne odgłosy. Doskonale. Dzięki temu sprawiedliwość dosięgnie winnych, złapanych na gorącym uczynku. No dobra. Dobiegniemy. Dobrze, że jesteś. Już miałem ruszać tam sam. Chodź za mną. Idę. Idziemy. No i teraz powinno być w miarę ciekawie. Żadnych mały spoilerek dla widza, ale taki to nic się nie powinno wydarzyć. No wiadomo, że ja też szukając informacji o grze, żeby te odcinki były w miarę płynne, no dużo rzeczy sobie zaspoilerowałem. Co prawda śmierci Jorna nie. Ale dużo rzeczy tak. Deścik polny, no weźmiemy. No, co tu się wydarzy? Ciekawe. O, szkielet. 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 O. No to taki średni spoiler z mojej strony poszedł, tak szczerze mówiąc. No, ale posuń się, bo ja tu w goblina strzelam. Ty, myślisz, że... O. No, 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 coś takiego się bardziej spodziewałem. Jakichś duchów, upiorów, coś tego, owego. Bo już przeczytałem, że będzie widzowie zadyma. Że później walczymy i tam było napisane z nieumarłymi, więc... Więc mówię, oho, znowu jakiś duch i resp, kurwa, ducha zostanie zrobiony. Ej, miał taki sam łuk jak ja w ogóle. Coś się wydarzy. Ale... Nikomu nie pozwolę profanować kaplicy mojego pana. A, ktoś tu w środku... O kurwa. Uzłamał drzwi. Błagam, nie róbcie mi krzywdy! Ja nic złego nie zrobiłem! Sprofanowałeś kaplicę Innosa oraz cały ten cmentarz. Za takie zbrodnie. Należy ci się tylko jedna kara. Nie no. Zaczekaj, wysłuchajmy go. Chcesz wysłuchiwać bluźnierstw tego oprawcy? Te. Nie jestem żadnym oprawcą. Po prostu chciałem poćwiczyć magię przyzwania. Przepraszam, naprawdę przepraszam. To wszystko wymknęło mi się spod kontroli. Nie próbuj się wyłgać ze swoich zbrodni. No nie no. Kandaku, ten chłopak jest przerażony. Nic dziwnego. Stoi przed paladynem. No nie, raczej. Wydaje mi się, że on może mówić prawdę. Spójrz na niego, nie wygląda jak ktoś, kto praktykuje czarną magię.
Dobrze, chłopcze. Przekonaj mnie, że nie jesteś winny zarzucanych ci zbrodni. Od zawsze fascynowała mnie magia przyzywania. Nie zastanawialiście się nigdy, skąd biorą się te wszystkie przyzwane istoty? W klasztorze jednak nikt nie chciał mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle tylko magia leczenia i tworzenia eliksirów. Dlatego postanowiłem samemu poeksperymentować. Wiem, że nie powinienem i popełniłem wielki błąd. Już nigdy więcej tego nie uczynię. Tylko błagam, nie zabijajcie mnie! To skąd te wszystkie szkielety? Chciałem przyzwać szkielety gobliny, ale chyba coś poszło nie tak, bo gdy tylko się pojawiły, to rzuciły się w moim kierunku. Dlatego schowałem się w kaplicy. A ludzkie szkielety? Nie przyzywałem ich. Takie zwoje są całkowicie zakazane. To ta cała magia musiała obudzić pochowanych tutaj ludzi. Musicie mi uwierzyć. Co o tym sądzisz? Ta historia nie ma sensu? No kurwa, szczerze mówiąc, nie wiem. Historia nie ma sensu. On musi coś ukrywać. Może nam coś powie jeszcze. O! Chyba już nigdy nic nie powie, niestety. Wiedziałem, że Inos ma dla mnie jakiś ukryty cel. Całe to zwątpienie. Wyprawa do klasztoru. Chciałem go jeszcze przepytać, ale... on tak jest... bym mógł powstrzymać bezpośredni dość, niestety. Znów czuję w moim sercu żar gorliwości do mojego pana. Porozmawiam z magami o całym zajściu. Z pewnością poczują ulgę, gdy dowiedzą się, że powstrzymaliśmy nekromantę. Gdybyś mnie kiedyś szukał, to zostanę tutaj, by strzec tej kaplicy. Dziękuję, przyjacielu. Uważaj na siebie i niech Inos macie w swojej opiece. Dzięki, Kandach, ale nie musiałeś zabijać tego gościa. Wydaje mi się, że faktycznie chciał trochę chyba potrenować, ale no cóż. Nie ma czego plądrować. Jest jak jest. Stary, a nie, to nie jest kościany łuk, to stary łuk. No tak, byłoby zbyt OP, ale wygląda tak samo, nie? Stary łuk wygląda tak samo jak kościany w sumie. Dobra, zbierzmy co zostało z tych szkieletów, idźmy oddać misję i zakończymy odcinek, bo już 52 minuty? Co? Strasznie długo, widzowie. Tak jak mówię, dzisiaj sobie chilluję bombę, gramy sobie w grę. Raczej nie mam ochoty nic opowiadać turbo ciekawego, chcę sobie pograć w grę i tyle, widzowie, więc mam nadzieję, że wybaczycie, co ja ze słowiański przykut przed grobem robię, ty. Mam nadzieję, że podoba wam się taka tutaj forma tych odcinków. Raczej staram się zamiast skupić się na tym, żeby poddymiać albo opowiadać jakieś turbo ciekawe historie albo gadać jakieś głupoty, staram się łączyć moje zdania, które nie zawsze... łączyć moje wyrazy w pełne zdania, bo nie zawsze mi się to właśnie udaje. Często zaczynam myśl, to jest taki chyba największy mój problem. Często bardzo na tych odcinkach, w ogóle całe swoje życie, zaczynam jakąś myśl i nie kończę. Nie dodaję tej wisienki na torcie w postaci ostatniego wyrazu. Kiedy się nad tym zastanowisz i w całym kontekście ma to sens, natomiast strasznie chujowo to wygląda, kiedy nagrywasz odcinki. Słyszeliśmy odgłosy walki. Co się stało? To długa historia, ale cmentarz jest już bezpieczny. Jakieś boby i szkielety. Pięknie, dzięki. Naprawdę ratujesz naszą przyszłość w klasztorze. Będziemy wdzięczni, jeśli nie powiesz o tym zajściu naszym przełożonym. Proszę, to w ramach podziękowania od nas obu. Lodowa fala, pierścień gwiezdnej mocy? I oczy kręca, brzmi jak jakiś zajebisty pierścień. I co, ja znajdę... O, dobra, tu jest. To, ten pierścień ukradłem. 1000 golda, pochcam. O, ten też 1000 golda. Dobra, mamy co sprzedawać, chyba się opłacało. Dzięki, panowie nowicjusze. Dobra, widzowie, to było na tyle. Nie wiem, czy jeszcze mam tu jakąś misję w klasztorze do zrobienia, ale mam 54 minuty, więc nawet nie będę teraz tego sprawdzał. Pamiętajcie, że widzimy się 2 razy dziennie. Dzięki, zostawcie lajka, trzymajcie się. Pamiętajcie, że świat jest piękny. O, takie przesłanie na koniec odcinka. Dzięki, widzowie. Pozdro. I widzimy się teraz na streamach Twitch TV i zobacz Rewinda. youtube.com/czechuvlog. Nara.